Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Biden zapowiada rewolucyjne zmiany w amerykańskiej polityce podatkowej i społecznej. Więcej miejsc pracy, częściowo darmowa nauka i większa troska o starszych i biednych. Czy ten plan ma szansę realizacji? Dlaczego Ameryka jest krajem tak ogromnych nierówności? Skąd w niej tylu wyrzuconych poza nawias, nomadów szukających pracy, ludzi wybierających wolność z własnej woli? Porozmawiamy o tym z autorką książki, na podstawie której nakręcono film laureata tegorocznego Oscara. Peru wybiera prezydenta. Wybór jest między skrajnym lewicowcem a córką dyktatora, oskarżaną o łapownictwo i korupcję. Na dodatek skandal z rozdziałem szczepionek na COVID. Jak archeologia łączy się z rewolucją egipską? Fascynujący portret kraju zanurzonego w historii i ciągle kontestującego współczesność. Wybierzemy się też dziś na warszawski Muranów, by przyjrzeć się zmaganiom o pamięć. Pamięć polską i pamięć żydowską. A może to jedna pamięć? I opowiemy o wojskowych z Hiszpanii i Francji, którzy zapragnęli włączyć się do polityki. To wszystko w raporcie o stanie świata 1 maja 2021 roku. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa słoneczna majówka z raportem w tle, bo raport jest po to, by umilać Państwu czas i pomagać rozumieć, co dzieje się wokół nas. Wszystkim patronom, którzy nas wspierają, z serca dziękuję, bez względu na wysokość wpłaty. Wszystkich, którzy zastanawiają się, czy może warto dołączyć do grona patronów, serdecznie do tego zachęcam. Najłatwiej zrobić to, wchodząc na moje konto autorskie w serwisie patronite.pl. Dziś w programie dwie rozmowy z autorami książek. Przypominam, że w drugi poniedziałek maja raport o książkach poprowadzi jak zwykle Agata Kasprolewicz, która dziś jest wydawcą. Chris Wawrzak realizuje program. Jesteśmy w studio Efektura i zaczynamy nasze majówkowe spotkanie cudnym głosem. Nie o swoim głosie myślę.
Dalida w raporcie o stanie świata, jedna z najpopularniejszych na świecie artystek urodzonych w Egipcie, jeszcze przed rewolucjami, które przechodzą przez ten kraj od wielu dekad. Do rewolucji w Egipcie dojdziemy w naszym programie, ale teraz zaczynamy od innej rewolucji. Prezydent Joe Biden przedstawił plan inwestycji w rynek pracy, edukację, pomoc społeczną, infrastrukturę, kosztujący ponad 4 biliony dolarów, czyli 4 tysiące miliardów dolarów. Określił go jako pokoleniowy plan inwestycji w Amerykę. Prawie 2 biliony na walkę ze skutkami COVID-u, podniesienie podatków dla najlepiej zarabiających, zwiększenie podatku kapitałowego, wprowadzenie podatku globalnego dla korporacji, który zakłada, że firmy płacą podatki w krajach, w których uzyskują dochód. To tylko kilka propozycji, które budzą mieszane uczucia. Republikanie krytykują plany prezydenta jako motywowane ideologicznie, a my najpierw się z nimi zapoznamy, a potem skomentujemy. W tym celu zaprosiłem gościa. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. W przeddzień okrągłych 100 dni urzędowania prezydent Biden wygłosił przemówienie przed obu izbami Kongresu. To jest jego wizja Ameryki, z której realizacji zapewne będzie rozliczany. I opowiedzmy o głównych punktach tej wizji. Może zaczynając od tego pakietu pomocowego po COVID-zie, wygląda na to, że oprócz dużych planów jest też plan na przykład wręczania pieniędzy, gotówki Amerykanom, prawda? 1400 dolarów każdy ma dostać. Tak, i ta część akurat już jest w miarę realizowana. Joe Biden sobie to chwali, to jest ten pakiet, który został przegłosowany jeszcze w lutym po linii partyjnej. De facto Biden zdążył już zaproponować 3 pakiety, o 2 teraz mówił, jeden jest w realizacji. I tam właśnie między innymi te jednorazowe wpłaty były realizowane. Jest wiele środków, właśnie wychodząc od tego pierwszego pakietu, America Rescue Plan, który miał być tym tymczasowym pakietem, po prostu pomóc właśnie w zwalczaniu skutków pandemii dla tym najuboższym Amerykanom, których jest cała masa, to nie jest tak właśnie, że to jest bardzo ograniczona grupa. Ten pakiet stanowił punkt wyjścia do zarysowania właśnie kolejnych 2, przede wszystkim tego najnowszego American Families Plan, który ma właśnie rozszerzać pomoc społeczną, przede wszystkim to jest zupełnie nowe spojrzenie na politykę społeczną. Nam w państwach europejskich nie obce, ale z punktu widzenia amerykańskiego to jest zupełnie nowum, że prezydent coś takiego proponuje i spotyka się z poklaskiem swojej partii, bo oczywiście przeciwnej nie. Opowiedzmy o tym, bo to jest, co to jest? Jest pomoc dla osób starszych, pomoc dla osób biednych, pomoc dla studentów, prawda? Mowa jest o tym o 2 latach bezpłatnej nauki. Tak jest, dokładnie, koledżu. To jest rewolucja. To jest rewolucja absolutna, rozszerzenie płatnego urlopu do opieki nad dzieckiem, bez nad członkami rodziny. Na przykład, o, to też jest z naszej perspektywy znowu. To jest przedziwne, bo my się mówimy o tym tak, jakby właśnie Marsjanie wylądowali na Ziemi, a to są rzeczy bez precedensu w Stanach, jak rozumiem. Oczywiście tak. I właśnie kiedy jeszcze w 2019-18 roku, kiedy przed wybuchem pandemii mam na myśli, kiedy w ogóle takie rzeczy jeszcze były nie do pomyślenia, to były skrajne propozycje z punktu widzenia nawet amerykańskiej lewicy. To znaczy, panie Mateuszu, minimalny dochód już był testowany za czasów Nixona i oni byli bardzo blisko do tego, żeby przed całym ruchem lewicowym, który miał to wprowadzić to w latach 60., czy na przełomie 60., 70., ale to oczywiście nie wyszło. Więc w międzyczasie był oczywiście Ronald Reagan i Margaret Thatcher. To jest odwrócenie kompletne tego sposobu myślenia, prawda? Tak, to prawda. Akurat teraz z tej puli pomysłów ta minimalna pensja wypadła. Uznano, że to nie jest dobry pomysł, by to wszystko łączyć ze sobą. Po prostu zbyt dużo kontrowersji. No ale rozdawanie gotówki za nic, że tak powiem, przetrwało. No tak, tutaj zdecydowanie. Na to republikanie zwracają uwagę, tak? Nie ma czegoś za darmo. Jeżeli rząd coś finansuje, to nie jest za darmo i będą zdecydowanie na to zwracać uwagę. I to jest chyba największy problem. Joe Biden musi się tym razem porozumieć właśnie w przypadku tych 2 pakietów z republikanami. By przegłosować w Senacie ustawę, potrzeba co najmniej 60 głosów w przypadku ustaw budżetowych. Jest mechanizm, który można zastosować, żeby to obniżyć do zwykłej większości. On został już raz w tym roku zastosowany i teoretycznie da się go użyć drugi raz, jeżeli któryś z tych pakietów kolejnych przedstawi się go jako na rok fiskalny 2022, a że rok fiskalny się zacznie we wrześniu tego roku kalendarzowego, zanim się pogodzą 2 strony, to wierzę, że i uwzględnią wszystkie swoje pomysły, to wierzę, że udałoby się go przepracować w takim terminie. Ale to nadal jest tylko jedna ustawa. Co z tym pakietem, powiedzmy, infrastrukturalnym? Jak to pogodzić? Porozmawiajmy o tym pakiecie, bo to jest coś, o czym mówił Donald Trump bardzo
wyraźnie i co chciał wprowadzać. Wtedy się trochę podśmiewano z niego, tak jak ze wszystkiego, co robił Trump, prawda? Ale prawda jest taka, że kojarzymy Stany Zjednoczone jako kraj niezwykle rozwinięty, kraj, w którym nie ma miejsca na jakieś niedoróbki czy na dziury w asfalcie. Okazuje się, że po prostu tak nie jest, że to jest kraj, który cierpi na bardzo poważne braki w infrastrukturze i to rozumiem, wyjście Bidena jest właśnie w tym kierunku, żeby te braki uzupełnić. Zdecydowanie. To jest program na lata, być może wykraczający nawet poza jego prezydenturę. No tu oczywiście zależy, ile ona będzie trwać, czy 4, czy 8 lat. Nie wchodźmy w ten temat może, ale to jest program wykraczający poza jedną kadencję na pewno. Coś, co będzie budować Amerykę na przyszłość. Skutek tego będzie taki pewnie, że po zrealizowaniu tej kampanii infrastrukturalnej, rozbudowie dróg, mostów, szpitali, żłobków, bo to też takie rzeczy mają być włączone, ale przede wszystkim infrastruktura transportowa, kolej pewnie też tu się załapie, bo z tą infrastrukturą kolejową też różnie bywa, a w dodatku jest droga dla zwykłego śmiertelnika w Stanach, jeżeli chodzi o korzystanie z niej. Może spowodować ten nagły rozwój, że ponownie na kilkanaście czy kilkadziesiąt może nawet lat się o tym rozwoju infrastruktury zapomni i kolejny prezydent 50. któryś czy 60. któryś będzie ponownie musiał przeprowadzić taką kampanię. Czy Joe Biden wspomina, skąd weźmie pieniądze na to wszystko? Wspomina, republikanie bardzo chętnie go ciągną za język. Wspomina o zmianie właśnie podatków, o podwyższeniu, bo oczywiście są ulgi podatkowe przewidziane dla tych najuboższych, ale są też kwestia finansowania. Te podatki globalne, korporacyjne, to wszystko ma sfinansować, te jego propozycje, te 4 łącznie biliony dolarów. Tylko tutaj jest problem z kalkulacją, na którą republikanie zwracają uwagę, bo plan, nawet ten infrastrukturalny, zakłada wydatki rozłożone w ciągu 8 lat, a tymczasem te wydatki miałyby się zwrócić w ciągu 15. No i republikanom się to nie do końca dodaje jedno z drugim, bo no, trzeba założyć i realistycznie patrząc, jednak nie można bezpiecznie założyć, że w ciągu jeszcze tych dodatkowych 7 lat nic się specjalnego nie wydarzy takiego w Stanach Zjednoczonych czy ogólnie na świecie, co pozwoli bezpiecznie dalej te zyski z podatków czerpać na ten pogłębiony jeszcze bardziej dług publiczny. Bo znowuż musimy to powiedzieć, dług publiczny w trakcie pandemii się bardzo pogłębił kolejnymi pakietami stymulacyjnymi i dodanie do tego jeszcze kolejnych 4 bilionów dolarów, to jest ogromna suma, żeby to jakoś porównać z rocznymi wydatkami, jakie kongres przegłosowuje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całej administracji federalnej, to takie budżety obecnie od 3-4 lat to jest poziom 1,4 biliona dolarów łącznie, cała administracja, a tutaj mówimy o 4 jeszcze kolejnych bilionach. To ogromny poziom. To jest sygnał bardzo jasny, bardzo czytelny. Rząd wraca, prawda? Nie kojarzymy Ameryki z latami Ronalda Reagana. Brońcie, Panie Boże, Akysz z Donaldem Trumpem, mimo że przecież jego wydatki społeczne były też bardzo wysokie, na wysokim poziomie, ale retoryka była zupełnie inna. Tutaj mamy jasny sygnał. To jest koniec ery dzikiego liberalizmu, rządu, który się nie wtrąca, myślenia o tym, że społeczeństwo nie istnieje, że zacytuję panią Thatcher, prawda? To jest sygnał jeszcze silniejszy chyba niż za czasów Baracka Obamy. Zdecydowanie i raczej wymuszony trochę pandemią jednak mimo wszystko na to bym zwracał uwagę, bo sam Trump nie wydaje mi się, żeby tak silnie naciskał na te programy infrastrukturalne, gdyby nie pandemia. Oczywiście nie udało mu się ich doprowadzić, to już był koniec kadencji, to inne sprawy. Natomiast też bardzo wątpię, żeby Biden na samym początku swojej kadencji chciał proponować taki, no gdyby nie było pandemii, to nikt by nie wziął na poważnie takiego pakietu jako po prostu niezbędnego w pierwszych miesiącach prezydentury. Tak, dokładnie. To są po prostu zupełnie inne uwarunkowania i to też sprawia, że jest to dużo bardziej wyraźny sygnał dla Amerykanów, ale i dla świata. Dużo bardziej wyraźny niż za prezydentury Obamy, że trzeba się tymi obywatelami, własnym społeczeństwem jakoś bardziej zająć, być państwem bardziej opiekuńczym. To zdecydowana zmiana retoryki. To było 100 dni bardzo silnie naznaczone ideologicznie. Mieliśmy decyzję Joe Bidena dotyczące najbardziej kontrowersyjnych spraw, dotyczących, nie wiem, tożsamości płciowej, praw osób transpłciowych. Widać, że on nie będzie unikał walki w tej dziedzinie. Stawia się po jednej ze stron debaty amerykańskiej. Debaty, w której dochodzi do systemowego kwestionowania tych wartości historycznych, na których
powstał fundament Stanów Zjednoczonych, prawda? To znaczy mówi się, że amerykańskie społeczeństwo jest jakby nieetyczne od samego początku, że zbudowane jest na chciwości, na niewolnictwie, na dyskryminacji. Instytucje, filary Stanów Zjednoczonych powinny zostać gruntownie zreformowane. Jak daleko on w tym pójdzie? Tak daleko, aż będą od tego oczekiwali wyborcy i też politycy na niższym trochę szczeblu w kongresie. Czyli no właściwie tak daleko faktycznie, jak będą wyborcy naciskać. Jeżeli nie jego bezpośredni, to ci, którzy na kongresmenów chcą naciskać i właściwie to, co będzie się działo w kolejnych miesiącach przed wyborami jeszcze połówkowymi do kongresu. Ale nie ma jednej Ameryki, tak jak nie ma jednej Polski, tak jak nie ma jednej Wielkiej Brytanii, jednej Francji i tak dalej. My już żyjemy w krajach, które są kompletnie podzielone. I te rzeczy, o których wspomniałem, one mają pewną specyfikę amerykańską, natomiast one dotyczą właściwie wszystkich społeczeństw. I idąc w tym kierunku i przyjmując tą retorykę i ten sposób myślenia, który nie zakłada kompromisu, to znaczy zakłada, że ktoś zwycięży, że czyjeś prawa zostaną narzucone kosztem praw innych, prawda? I jeżeli tak to się będzie odbywało, no to on, nawet jeżeli będzie wypełniał oczekiwania niektórych swoich wyborców, to będzie miał problem z innymi. Oczywiście, że tak. I w systemie dwupartyjnym to jest jeszcze bardziej groźne dla funkcjonowania tego systemu, dla pogłębiania się podziałów społecznych. Na pewno to jest trochę inny temat, ale znowu wrócę do tych pakietów stymulacyjnych. To, w jaki sposób Biden porozumie się bądź nie z republikanami, podobno próbuje się porozumieć i podobno rozmawia z senatorami republikańskimi na tematy tych swoich propozycji obydwu, infrastrukturalnej i tej polityki socjalnej, pokaże, jak bardzo chce iść, bo że będzie szedł skrajnie w tych kwestiach ideologicznych, to mimo wszystko zaczynam się spodziewać, że tak, ja jestem zaskoczony, że te pierwsze miesiące i tak upłynęły właśnie w tak skrajnym wymiarze podejmowania takich decyzji, no i ideologicznych, czysto lewicowych, które no Bidenowi były raczej obce w trakcie jego czy wiceprezydenta, no wtedy jego wypowiedzi mogliśmy obserwować, czy w Senacie w trakcie głosowań. On nie był lewicowcem, to zdecydowanie nie można było przypinać takiej łatki. A tymczasem te pierwsze tygodnie upływają mu jednak pod znakiem prezydenta lewicowego. I ta skrajność no gdzieś będzie się musiała skończyć, bo oczywiście Joe Biden wygrał wybory dużą przewagą nad Donaldem Trumpem, ale ja gdzieś dostrzegam sukces Joe Bidena wyborczy w tym, że to Donald Trump był tym największym złem, które trzeba było pokonać, a za 4 lata no nie chcę mówić, że Donalda Trumpa nie będzie w wyborach, bo mogę się pomylić, ale nie będzie urzędującym prezydentem. Trzeba będzie sobie poradzić z innymi problemami, rozliczyć urzędującego prezydenta, jeżeli on będzie realizował swoje obietnice, ale jednocześnie no, trzeba pamiętać, zawsze toczy się walkę w wyborach o tych centrowych wyborców, którzy zmieniają swoje preferencje z wyborów na wyborów albo się nie wiążą po prostu z żadną partią, to te skrajne decyzje dotyczące kwestii ideologicznych mogą się po prostu nie podobać i mogą wybrać kogoś innego niż Joe Biden. Na ile to jest może tak, że chodzi wyłącznie o styl? Bo mamy prezydenta, który jest, powiedzmy sobie szczerze, w niektórych momentach widoczny, ale całymi tygodniami niewidoczny. To jest w ogóle sprzeczność, jeśli chodzi o to, co robi Biden i to, co robił Trump. Grają na zupełnie innych nutach. Może to wyborcom wystarcza, może to ich uspokaja. Na pewno w ogóle uspokojenie jest potrzebne w dużej części społeczeństwa i to, że nie ma jakichś zaskakujących tweetów, bo o ile dobrze widziałem w ciągu 100 dni konto Joe Bidena wrzuciło 19 tweetów łącznie autorskich. No to w zestawieniu, no, Trump potrafił jednego poranka tyle wrzucić. Nie ma nic w tym złego, natomiast czasami faktycznie w tweetach pojawiały się decyzje polityczne, wyrzucanie ludzi z gabinetu, no, którzy dowiadywali się w ten sposób o tym, że już członkami administracji nie są. W tym sensie jest to jakaś zmiana. I sama zmiana retoryki chyba też służy na dobre, natomiast mam wrażenie, że część osób postrzega to zbyt, no, hura optymistycznie, tak kolokwialnie mówiąc. Kiedy Biden występował przed kongresem, mówił o tym przywracaniu miejsc pracy w Ameryce, to się niczym w merytoryce nie różni w stosunku do tego, co chciał robić Donald Trump, tylko Biden jest poukładany, mówił ładnie, subtelnie, kojąco wręcz w pewien sposób. Donald Trump pewnie by grzmiał trochę i odgrażał się może jeszcze tym korporacjom, które nie chcą się zgodzić z jego wolą, ale merytorycznie tu się nic nie zmienia. A jednak wystąpienie Bidena przed kongresem było bardzo dobrze odebrane. Mam wrażenie, że gdyby Donald Trump, zakładając, że dał radę, by wygłosić bez wrzucania własnych żadnych swoich przemyśleń, tylko jeden do jednego, gdyby miał ten tekst odczytać, w podobnym tonie byłby przez społeczeństwo dużo gorzej oceniony, wyłącznie dlatego, że jest Donaldem Trumpem. Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie.
Zostajemy w Stanach Zjednoczonych i za chwilę porozmawiamy o ludziach, do których skierowany jest plan Joe Bidena. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. In big cell we take some time to linger on. So pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Red Hot Chili Peppers w pięknej balladzie o drodze, wolności, podróżowaniu. Podróżowanie bywa wolnością, bywa też koniecznością, na przykład dla kogoś, kto podróżuje za pracą. Czasem bywa też wyborem życiowym. O różnych tego typu postawach opowiada książka, którą przywołujemy dziś z trzech powodów. Po pierwsze, jest bardzo dobra. Po drugie, film nakręcony na jej podstawie właśnie zdobył Oscara dla najlepszego filmu roku. A po trzecie, Agata Kasprolewicz niedawno rozmawiała z autorką książki, Jessica Bruder. Jessica będzie z nami za chwilę, a teraz jest z nami Agata Kasprolewicz. Nomadland to jest książka drogi, książka społeczna, książka przygodowa. Kim są ci nomadzi, o których pisze Jessica Bruder? No, ci nomadzi to jest takie nowe plemię współczesnych Amerykanów, którzy ruszają w drogę za pracą. To są ludzie przede wszystkim biedni i najczęściej ludzie starsi, których po prostu na tę spokojną starość nie stać. O tym, jak bardzo Ameryka nie jest krajem dla starych ludzi, tutaj przywołując tytuł innego filmu, świadczą statystyki. Aż 1 na 6 starszych, samotnych Amerykanów żyje na krawędzi
ubóstwa. Ci nomadzi współcześni amerykańscy to są często też ofiary po kryzysie z 2008 roku, kiedy pękła ta wielka bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. I to są ludzie, którzy z dnia na dzień potracili wszystko. Swoje bogactwo. Takie bogactwo w cudzysłowie, które nigdy tak naprawdę nie było ich, ale ten amerykański sen, czy ta iluzja amerykańskiego snu pęka w 2008 roku. Ale to są czasami też ludzie, którzy wybierają taki styl życia, którzy w tej wiecznej drodze poszukują wolności, czasem ją znajdują, czasem nie, ale to są, myślę, buntownicy, którzy chcą żyć poza systemem, którzy chcą też być niezależni od kaprysów rynku, który przecież tak bardzo często ustawia nam życie. I to jest bardzo amerykański, bo ten motyw drogi, on się pojawia w zasadzie w kulturze amerykańskiej od początku. Od samego początku. Tak? Stany Zjednoczone, pionierzy, którzy szli Oczywiście. Na zachód. Którzy taki podbijali mit, świat. Taki trochę mit założycielski w ogóle Ameryki. Potem mamy... Tylko, że tutaj ona w tej książce chyba jednak odwraca trochę, że tak powiem, wektory, a przynajmniej punkt ciążenia. Część z tych ludzi wybiera, część jest zmuszona. To nie są wszyscy Thelma i Louise, prawda? I Bob Dylan śpiewający o Highway 61. No nie. To są ludzie, którzy bardzo często, w większości są zmuszeni do takiego stylu życia, ale tutaj znów pojawia się bardzo amerykańska cecha, taka autokreacja. Taki rodzaj samowystarczalności i uczynienia ze swojego życia tego, czym ja chcę, żeby to życie było mimo okoliczności bądź braku tych sprzyjających okoliczności. Posłuchamy za moment wywiadu z Jessica Bruder, która w tej rozmowie ze mną przywoła kilka przykładów bohaterek, które z tych kamperów, przyczep, ciężarówek, które stały się ich nowymi domami, robiły na miastkę takich prawdziwych domów, nadawały im imiona, piękne imiona. Jedna z tych bohaterek pisze poemat na część swojego czterokołowego mobilnego domu, więc to też jest taki rodzaj zaklinania rzeczywistości, czy też właśnie autokreacji, który myślę, że też jest gdzieś bardzo obecny w kulturze amerykańskiej. Przywołałeś rzeczywiście Thelmę i Louise. Jest więcej takich filmów Easy w kinie. Rider. Easy Rider, prawda? No tutaj ta droga, tutaj ta podróż jest zdecydowanie mniej awanturnicza, jest mniej spektakularna, ale myślę, że właśnie oparta jest na tych amerykańskich wartościach, o których wspomniałam, czyli samowystarczalność, autokreacja, to wzięcie byka za rogi i rzeczywiście taka pełna odpowiedzialność za to, czym to życie moje ma być. Ale tak, myślę, że to jest bardzo amerykańska opowieść. Chciałoby się powiedzieć opowieść, chociaż to jest przecież reportaż, ale z uwagi na to, że historie bohaterów, których spotyka Jessica Bruder na swojej reporterskiej drodze także, są niezwykłe. I ona też wiele, wiele lat poświęciła na napisanie tej książki, więc ona bardzo mocno wchodzi w ich życie, wchodzi w te małe, mobilne domy. Myślę też, że rzeczywiście ta droga jako symbol tej historii, czy też może inaczej, może symbol jakiegoś tam aspektu amerykańskości jest bardzo obecny w tej książce. Przywołaliśmy kilka tytułów filmów. Mnie się to wszystko bardzo też kojarzy z jedną z najbardziej znanych książek w literaturze amerykańskiej, czyli Grona gniewu Johna Steinbecka. I znów ta droga... Jest druga, On the Road, Jacka Kerouaka na przykład, prawda? Ale inaczej, bo to jest już ta droga, która prowadzi do wolności, natomiast ta droga... Jedna jest z czasów, kiedy ludzie walczyli, podróżowali, czy nie tyle podróżowali, byli przemieszczali się. Przemieszczali się po to, żeby pracować, żeby utrzymać się przy życiu, a Kerouac to jest hipisowski świat. To jest tej wolności, natomiast Steinbeck to jest rzeczywiście droga Route 66, droga 66, jedna z najbardziej też symbolicznych, legendarnych dróg, która miała ogromne znaczenie, no właśnie w tych czasach, które opisuje Steinbeck, czyli lata 30 ubiegłego wieku, czas ogromnego kryzysu, suszy i ludzie, którzy tą drogą idą w poszukiwaniu pracy do Kalifornii i znów ten sen niestety okazuje się iluzją. Przed chwilą rozmawialiśmy z Mateuszem Piotrowskim na temat planu Joe Bidena i kiedy mówiliśmy o infrastrukturze, ja zasugerowałem, że jest mnóstwo rzeczy, które nam się kojarzą z Ameryką i które nie są prawdą, prawda? To nie jest tak, że wszystkie autostrady prowadzą z miejsca A do miejsca B i nie ma w nich dziur.
że wszystkie miasta mają nieprawdopodobnie rozbudowaną infrastrukturę, pewnych rzeczy dotyczących Ameryki nie widzimy. I trochę jest tak, że o tych ludziach tak naprawdę niewiele wiemy. Wiemy o nich, kiedy ktoś o nich nakręci film albo napisze książkę, to jak jest, Jessica Bruder. To jest rzeczywiście książka o niewidzialności. Zresztą za chwilę usłyszą państwo, jak często Jessica Bruder o tej niewidzialności wspomina w rozmowie ze mną i jak zauważa właśnie aspekty tej niewidzialności w amerykańskim społeczeństwie, bo to jest taka właśnie opowieść o Ameryce, której z jednej strony nikt nie chce zobaczyć, ale także o Ameryce, która chce pozostać niewidoczna, niewidzialna. Ludzie, o których Jessica Bruder pisze, to jest właśnie to plemię nowe amerykańskich nomadów. Ludzie, którzy mają no, niezwykłe sposoby, żeby gdzieś się w ten tłum wmieszać, żeby pozostać niezauważonymi. I ja zapytałam na początek Jessica Bruder, dlaczego postanowiła uczynić historię tych ludzi widzialną. Well, first of all, I hadn't been aware. Przyznaję, że ja też do pewnego momentu nie miałam pojęcia o istnieniu tych ludzi. Dopiero kiedy zaczęłam się interesować tematem pracy sezonowej w Ameryce, zdałam sobie sprawę, jak wielu ludzi żyje bez domu, będąc w nieustannej podróży, chwytając się każdej pracy. Wtedy otworzyły mi się oczy. I think it does tell us something about America. It tells us something about our decades-long problem with income inequality. Życie tych ludzi opowiada nam historię współczesnej Ameryki. Odsłania trwający od dekad problem nierównych zarobków w tym kraju. Pokazuje całkowitą porażkę systemu emerytalnego. Uświadamia, że pracownicy w tym kraju powinni mieć więcej praw. Z drugiej strony to też opowieść o tym, jak ludzie potrafią być kreatywni i waleczni i potrafią nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach coś dla siebie ugrać. That people are incredibly creative and resilient and will make the most of their circumstances and find ways to get by. That's exactly what I thought. I to jest chyba najważniejsze, bo twoja książka z jednej strony opowiada o biedzie, z drugiej zaś o niezwykle odważnych ludziach, niezwykle wytrzymałych ludziach. Czytając twoją książkę, pomyślałam, że życie tych współczesnych amerykańskich nomadów jest waleczną odpowiedzią na biedę. Kiedy ich życie zaczęło przypominać nędzny dramat, postanowili zrobić z niego przygodę. I to jest piękne. When your life turned into a miserable drama, why not to turn it into an adventure? It's beautiful. Yeah, I mean, when I think about Linda in her trailer, that one Thanksgiving where she was probably at her lowest low. Myślę o mojej bohaterce Lindzie, siedzącej w swojej przyczepie w święto dziękczynienia, pewnie w najgorszym momencie jej życia, w ciemności, bo nie miała nawet prądu. Wtedy wydawało się jej, że nie da rady, że nie ma siły na zrobienie choćby jednego kroku naprzód. A potem po prostu wstała i wydźwignęła się z tego kryzysu. Powiedziała sobie, okej, mogę żyć. Mogę żyć za $500 miesięcznie. Wokół jest mnóstwo ludzi, którzy tak właśnie żyją. I ja też tak mogę. Mogę całkowicie odmienić swoje życie. To niezwykła postawa. Niezwykłe jest to, jak niektóre twoje bohaterki dekorują swoje kampery czy busy, w których mieszkają. To naprawdę wzruszające, ile wysiłku wkładają w to, by ich nowe życie było także piękne. Yeah, absolutely. I mean, all the vehicles have different personalities inside. O tak. Każdy z tych mobilnych nowych domów na czterech kółkach ma inną osobowość. Najbardziej niezwykły należy do kobiety o imieniu Sylvin. Zamieszkała w ciężarówce, która niegdyś służyła do przewożenia więźniów. Sylvin sprawiła, że w środku przypominał piękny mały salon. Były tam nawet kwiaty. Stworzyła przytulne miejsce. And it was a really inviting environment she created. Was it difficult to persuade those people to czy dojście do tych ludzi, namówienie ich na szczerą rozmowę było dla ciebie dużym wyzwaniem? Bo wielu z nich zaprosiło cię do swojego życia, do życia, które, jak powiedziałyśmy na początku, ukrywają przed światem, robią wszystko, żeby zmieszać się z tłumem. Absolutely, they're definitely often. Racja. I mają na to różne świetne sposoby. Ta niewidzialność jest im potrzebna, by nikt, w tym policja, nie dostrzegł, że zasiedlają parkingi dużych sklepów i tak dalej. It's interesting in terms of talking about their stories. I think there's less reticence there.
Ale jeśli chodzi o chęć do opowiadania o sobie, dzielenia się historią swojego życia, są bardzo otwarci. Bywają bardzo aktywni w mediach społecznościowych, piszą blogi. Niewidzialność jest dla nich narzędziem przetrwania z dnia na dzień, ale to nie znaczy, że zamykają się przed światem. Out about themselves and what and how they're doing, even if they need to be invisible in small moments just to get by. I thought when I was reading your book, in a sense, myślę też, że w pewnym sensie historia tych ludzi jest esencją amerykańskiego stylu życia, indywidualizmu, pomysłowości, poleganiu wyłącznie na sobie, a także wielkiego głodu wolności. To są wszystko bardzo amerykańskie wartości. Lecz z drugiej strony to wszystko jest złudne, bo ci sami ludzie, którzy pragną wolności, stają się niewolnikami tego stylu życia, który czasem wybierają, a czasem są zmuszeni go wybrać. Also become slaves of this lifestyle that they sometimes choose, or sometimes they're forced to choose. Yeah, that reminds me of Linda when she was at Amazon. To historia Lindy, która wpadła w sidła Amazona. Mówiła mi, że czuła się jak złodziej, który dokonuje ostatniego napadu na bank przed pójściem na emeryturę. Cena życia w drodze jest wysoka. To łapanie się rozmaitych fuch, często bardzo trudnych, zwykle poniżej płacy minimalnej, czasem za grosze, bez żadnego wynagrodzenia za nadgodziny. W tym sensie cena tego, co niektórzy nazywają wolnością, jest bardzo wysoka. To what some people would call freedom. And what's also surprising, shocking even, is that these people are older. To, co jest zdumiewające, to to, że większość tych ludzi jest w wieku emerytalnym. To starsze osoby, które zasłużyły na odpoczynek, a nie stać ich na to. Muszą dalej pracować. W tym sensie Nomadland jest także opowieścią o stosunku współczesnej Ameryki do starszych ludzi. Attitude of modern society towards the elders, in a sense. Yeah, I think older people become really, really invisible. Starsi ludzie w Ameryce stają się naprawdę niewidzialni, co jest naprawdę smutne. Są kultury, które traktują starszych z wielkim szacunkiem, stawiają ich na piedestale. W Ameryce wszyscy gonią za tym, co nowe, co modne, za trendami wyznaczanymi przez celebrytów. To jest naprawdę przygnębiające, że w naszej kulturze starość oznacza niewidzialność. Jessica Bruder, autorka książki Nomadland, w rozmowie z Agatą Kasprolewicz. Agata jest ciągle z nami. W ubiegłym tygodniu opowiadaliśmy o nieudanej próbie założenia związków zawodowych w Amazonie i w tej książce temat tej firmy także się pojawia, jest dosyć rozbudowany. Rzeczywiście, cały ogromny rozdział poświęcony jest Amazonowi. Zresztą przed chwilą słyszeliśmy o historii jednej z bohaterek. Ten Amazon pojawia się częściej nawet niż tylko w tym jednym rozbudowanym rozdziale, to z uwagi na to, że no właśnie, firma Amazon jest takim pionierem w wykorzystywaniu pracowników sezonowych. Amazon stworzył chyba najintensywniejszy, tak przynajmniej pisze Jessica Bruder w tej książce, program werbujący tych współczesnych amerykańskich nomadów pod nazwą Camper Force. I hasło tej firmy brzmi: pracuj ciężko, baw się, twórz historię. Jest... Czyli u nas będzie ci najlepiej, bo w każdej chwili możesz tą pracę stracić, możesz od niej odejść, możesz zrobić sobie co chcesz. Ale to jest znów... Nie dajemy ci nic poza tym, co sobie sam weźmiesz. Albo możesz nam się znudzić w międzyczasie, ale to już a trudno, pójdziesz gdzieś indziej. A z drugiej strony to znów jest nawiązanie do tych amerykańskich wartości, które gdzieś tam głęboko są zakorzenione w sercach wszystkich Amerykanów. Weź to życie w swoje ręce, zrób z nim co chcesz, bądź panem swojego losu, prawda? Masz 60 lat, masz 70 lat, masz może nawet więcej lat. Możesz zacząć jeszcze raz. Możesz nawiązać nowe przyjaźnie, to jest przygoda. Wyrusz w drogę i no właśnie, baw się, twórz historię. Taki slogan, jak to zwykle ze sloganami bywa, górnolotny, a jednocześnie niezwykle cyniczny. Cyniczny przede wszystkim w odniesieniu i tutaj znów do tych starszych ludzi, bo rzeczywiście to właśnie seniorzy są najłatwiejszą ofiarą takiego wyzysku, o czym zresztą Jessica Bruder pisze w tej książce. Amazon żeruje, czy też wykorzystuje takie konserwatywne podejście do kultury pracy starszych ludzi, czyli poczucie odpowiedzialności, czyli przestrzeganie etyki pracy, czyli lojalność wobec swojego pracodawcy. To jest coś, co jest pewnie znacznie bardziej obce już młodym ludziom. Poza tym to, o czym w zeszłym
tygodniu opowiadał nasz kolega Adrian Bąk, związki zawodowe. Jeżeli praca jest oparta na pracownikach sezonowych, którzy tym kamperem przyjeżdżają, odjeżdżają po wykonaniu tego zlecenia na drugi koniec kraju, no to trudno rzeczywiście tworzyć związki zawodowe i opierać się pracodawcy. Komu one byłyby potrzebne? Ci ludzie przecież nie istnieją na dobrą sprawę, na stałe, prawda? Na szczęście są autorzy, którzy o tych ludziach opowiadają i też tą widzialność im oddają. Zresztą nie tylko Jessica Bruder, prawda? To był w ogóle 2020 rok, był rokiem wielu opowieści o tej niewidzialnej Ameryce, bo przecież oprócz Nomadland także film i na podstawie także książki Elegia dla Bidoków i tak można byłoby kilka jeszcze tytułów innych wskazać. Myślę, że Nomadland, nie widziałam jeszcze filmu, dopiero w połowie, czy też już w połowie maja wchodzi na ekrany kin, więc na pewno pobiegnę i obejrzę. Natomiast polecam Państwu książkę, wspaniały reportaż, który opowiada, myślę, że przede wszystkim o Ameryce, uwzględniając te najpiękniejsze i najbardziej bolesne aspekty Ameryki, bo to jest historia o ludziach biednych, ale też o ludziach odważnych. O ludziach, którzy z jednej strony poszukują tej wolności, a z drugiej strony wpadają w sidła korporacji, no bo Ameryka to też są korporacje. Jest w tych historiach miejsce i na ból, i na nadzieję, ale myślę, że to, co jest bardzo cenne i ważne i wybrzmiewa z każdej z historii bohaterów, których Jessica Bruder znalazła, to jest to, że człowiekowi nawet w najgorszej sytuacji zależy na czymś więcej niż na przetrwaniu i o to walczy, o sens. Agata Kasprolewicz opowiadała o książce Jessica Bruder pod tytułem Nomadland, którą Państwu polecamy. Dodam jeszcze tylko, że w roli Jessica Bruder wystąpiła niezrównana Katarzyna Borowiecka, autorka Popcastu, czyli podcastu o popkulturze. Zapraszam Państwa do słuchania tej audycji. Que yo vengo, traigo la pócima santa que yo vengo, cosquillita en el alma y el corazón, hay que vivirlo con amor, por eso me llaman el curandero y ya llegó la hora de la demostración. Ya llegó la hora para la sanación. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va, va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? Ese loco va, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa?
Tania Libertad, świetna artystka z Peru w raporcie o stanie świata. O Peru za chwilę, a teraz czas na świat z boku. W Hiszpanii wojskowi oskarżają władze o pchanie kraju w stronę komunizmu, we Francji o bezczynność wobec islamizacji państwa. Skąd to nagłe wzmożenie wśród, zwłaszcza emerytowanych, oficerów w obu krajach? Wyjaśnia nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki. Kiedy oficerowie buntują się przeciw autokracie, a ten wtrąca ich do lochu, spiskowcy okrywają się chwałą, jak w Turcji. Dowódcom armii należy się uznanie, gdy, jak w Brazylii, dymisjami wypowiadają posłuszeństwo złemu prezydentowi. Kiedy szef państwa i sił zbrojnych, zamordysta i despota, walczy z dżihadystami, a w dodatku ginie na froncie, co zdarzyło się w Czadzie, zasługuje na honory. Bił się przecież za nas, był naszym zamordystą. Gdy jednak wojskowi zabierają głos na tematy politycznie egzystencjalne w państwie liberalnej demokracji, uderzając w tony zbawców ojczyzny w niebezpieczeństwie, ściągają gromy na swoje głowy. Nawet jeśli nie są to głowy tęgie, lub może właśnie dlatego, że nie są, kłębią się w nich myśli o zamachu stanu w imię zapobieżenia wojnie domowej. Tak właśnie zostały odczytane, głównie na lewicy, listy otwarte, a właściwie manifesty ogłoszone przez grupy generałów i wyższych oficerów. Najpierw przed kilkoma tygodniami w Hiszpanii, teraz we Francji. Odczytać je można przecież inaczej, dużo prościej. W obu przypadkach niekoniecznie idzie o ratowanie kraju przed zgubą, bardziej o ostrzał przed pola, przed bliskimi wyborami regionalnymi w Madrycie i za rok prezydenckimi we Francji, czyli o doraźną władzę. Wbrew pozorom przypadek hiszpański wydaje się poważniejszy. Tam pamięć wojny domowej z lat 30. jest dużo bardziej żywa i bolesna niż francuskie wspomnienie o puczu w Algierze z lat 50. Hiszpanią rządzą socjaliści w koalicji z radykalnie lewicową partią Podemos. Historię traktują instrumentalnie i selektywnie. Rozkopując groby sprzed niemal stulecia, rozdrapują rany, bo ofiary i oprawcy byli po obu stronach wojny domowej. Rugują z przestrzeni publicznej, a usiłują także ze zbiorowej świadomości, wszelkie odwołania do frankizmu. Nie przeszkadzają im za to portrety Lenina i Stalina na stołecznych pochodach. W rządzie Hiszpanii, cóż, że w drugim rzędzie, zasiada szef partii komunistycznej. Tego nie było nawet w czasach świetności eurokomunisty Santiago Carrillo. Zradykalizowana lewica pcha Hiszpanię ku ideologicznemu zatraceniu, zagraża demokracji, niszczy autorytet państwa i króla, przekonują wojskowi w swoim liście. To jest oczywiście odezwa wyborcza prawicy, która może stracić większość w regionalnym parlamencie Madrytu, więc coraz cieplej zerka na narodowców z partii Vox. Ale to jest także opis sytuacji, owszem, tendencyjny, jednak w Hiszpanii nie aż tak rozpowszechniony jak we Francji świadomość innego zagrożenia – islamizacji kraju. Nie na drodze zamachów czy podbojów, lecz ekspansji demograficznej i kulturowej, co wystarczy dla odmienienia tożsamości państwa. We Francji wszyscy już to dostrzegają, nawet ci z ideowym astygmatyzmem. Dlatego list Grupy Generałów Patriotów nie wnosi nic nowego do dyskusji o miejscu islamu w Republice, dyskusji wciąż beznadziejnie niekonstruktywnej. Nawet przestroga przed wojną domową nie jest odkrywcza, w dodatku jest chybiona, bo nie o możliwą wojnę tu chodzi, tylko o huntingtonowskie zderzenie cywilizacji. Manifest i jego autorów już gorąco poparła Marine Le Pen, wszak oni popierają ją. No i sprawa zasadnicza. Główni sygnatariusze listów z obu stron Pirenejów to generałowie rezerwy, odsunięci już od czynnej służby. Nie dochowali wierności zasadom lojalności wobec cywilnego zwierzchnictwa i dystansu od polityki, ale ich uniwersały w żadnym razie nie są głosami armii obu krajów. Hiszpańskie i francuskie wojsko nie opuści koszar, a tam odezwy generałów już trafiły do kosza. Raport o stanie świata, wydanie majówkowe. Mam nadzieję, że dobrze się Państwu słucha tego programu na łonie natury, albo rodziny, albo w ogóle nie na łonie.
Proszę słuchać, gdzie Państwu wygodnie, jak Państwu wygodnie, bo to Wasz program. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl. Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi Bania Velo. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Gorzkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Galmet. Polskie pompy ciepła. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN, wydawca reportaży Mecz to pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Teraz czas w raporcie na reportaż. Czasami świat, który zgłębiamy, to historia, pamięć o niej, czasami trudna, pamięć, która wyrasta z ogromnej tragedii i nieszczęścia. Opowieść zaczyna się na Muranowie, w niezwykłej dzielnicy Warszawy. Ukryte w lecie 1942 i zimą 1943 roku, odnalezione w gruzach getta kilka lat później, a teraz upamiętnione. Podziemne archiwum getta Warszawy, zwane też archiwum Ringelbluma, ma swój pomnik, choć stosowniejsze może jest inne, nie odnoszące się do cokołów i marmurów określenie. 19 kwietnia, w kolejną 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, upamiętnienie archiwum oficjalnie zostało odsłonięte na podwórku przy ulicy Nowolipki 28, czyli tam, gdzie ocalali z konspiracyjnej grupy Onek Szabat, odnaleźli je po wojnie. Jakie emocje, jakie obawy, jakie refleksje budzi nowa interwencja w przestrzeń Muranowa, tej dzielnicy Warszawy, która jest bezpośrednią
spadkobierczynią dawnych nalewek i terenów włączonych w czasie okupacji niemieckiej do getta. Opowieściom przysłuchiwał się Bartosz Panek. Nowolipki 28, dawniej 68. Miejsce ukrycia i odnalezienia jednego z dokumentów wpisanych na listę UNESCO Pamięć Świata. Jeszcze 2 tygodnie temu wiedzieli o nim głównie ci, którzy interesują się historią zagłady polskich Żydów i zbrodniami III Rzeszy. Nawet nie wiem, powiem panu szczerze. Radek, co to było, pamiętasz? Nie. To znaleźli jakieś dokumenty, chyba tak. Przyszliśmy zobaczyć, bo właśnie podjechaliśmy i przyszliśmy zobaczyć, co tu się dzieje, także... Fajnie, czysto, jest czyściutko na pewno. Jest na pewno czyściutko, jest bardzo ładnie. Teraz ławki są, także wszystko jest... No lepiej jest niż było, na pewno. Pan tam podchodził, co tam jest? Jakaś kartka z archiwum chyba. Tak, to jest testament wrzucony w ostatniej chwili przez kogoś tam do tego archiwum całego. Szklana bryła przyciąga wzrok. Prowadzi do niej ścieżka. Obok świeżo rozłożony trawnik. Zupełnie inaczej niż na pozostałych muranowskich podwórkach. Przede wszystkim zdziwienie, bo szczerze mówiąc nie słyszałam o tym wcześniej. Nikt mi na lekcjach historii nie powiedział, ani się nie zetknęłam. I zaciekawienie. No i chęć pokazania dzieciom, tak? Bo jest to w miarę nowoczesny projekt, fajna forma przekazania wiedzy, więc przywiozłam dzieci, żeby zobaczyły na własne oczy i poczytały. I co widzicie? Nie, ja tego nie umiem jeszcze. Przecież w ogóle takie zagadki są stuluksne. Ale to chyba jakaś stara kartka, prawda? No, mama. No to raczej jest sprzed wojny. Nawet? A nie, no nie. Ciulami. Wtedy, dobra. Kiedy było to powstanie. Tak, pan... zobacz, widzisz, jak przyłożysz sobie rączki i zasłonisz, żeby światło nie padało, to widzisz taką głęboką dziurę. Widzicie, chłopcy? To nie głęboka, ona chodzi tam. To jest taka piwnica? No tak. A, widzisz, to są piwnice. Ale to ukrywa. Upamiętnienie miejsca odnalezienia archiwum Ringelbluma, bezcennego źródła historycznego i świadectwa życia w getcie warszawskim aż do jego likwidacji, jest pomysłem oddolnym. Podkreślają to wszyscy zaangażowani w przedsięwzięcie. To chodziło od samego początku o to, żeby to było wspólnymi siłami. Beata Chomontowska, pisarka, dziennikarka, prezeska Stowarzyszenia Stacja Muranów. Kiedy już wszystkie te administracyjne kwestie zostały załatwione i potrzeba było pieniędzy na realizację, to nie zwracaliśmy się do żadnych instytucji państwowych, też będąc świadomymi różnych ryzyk. Chcieliśmy, aby to odbyło się właśnie wspólnymi siłami i dlatego naszym partnerem zostało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, które pozyskało od darczyńców środki na realizację. I wydaje mi się, że dzięki temu to jest projekt oddolny. To jest bardzo ważne. Właśnie ileś osób dobrej woli tutaj się na niego złożyło. No a 2 podmioty jakby wykonały taką pracę, która była niezbędna do tego urzeczywistnienia, upamiętnienia. Autorami formy upamiętnienia są warszawscy architekci Marcin Urbanek i Łukasz Mieszkowski. Z całej dzielnicy północnej, z ogromnej części przedwojennej Warszawy, zamieszkanej przez setki tysięcy ludzi, no nie został kamień na kamieniu. To znaczy ludzie przepadli, przepadła infrastruktura, przepadła architektura, budynki, które mogą się wydawać, że są naprawdę trwałe. Natomiast faktycznie ocalał papier, czyli coś, co wydaje się nam ulotne, łatwopalne, przemijające. A to zostało, ale tak w gruncie rzeczy ten papier też jest symbolem. Znaczy ten papier był symbolem idei i niebezpiecznej pracy ludzi, którzy to archiwum zbudowali. Praca nad realizacją upamiętnienia, a przy okazji nad rewitalizacją podwórka trwała niemal 10 lat. To, co było ważne dla społeczników i architektów, nie zawsze okazywało się istotne dla mieszkańców okolicznych bloków. Bardzo trudno odpowiedzieć na te potrzeby z tego powodu, no, że to jest taki konflikt asymetryczny. Tak? My jesteśmy organizmem, my jesteśmy komitetem, mamy nasze pomysły, natomiast ta druga strona jest niezorganizowana i tych swoich potrzeb wprost nie przedstawia. Wielokrotnie na przestrzeni tych lat różni ludzie formułowali swoje zastrzeżenia. Ciężko mi w tym momencie przypomnieć sobie, jakie konkretnie. Bardziej pamiętam jakieś emocje. Bardzo intensywnie myślę, żeby teraz przypomnieć sobie jakieś konkretne zarzuty. No, na przykład takie, że jak się postawi ławki, to się będą na nich zbierać pijaczkowie na przykład.
niesamowite emocje wzbudziło wycięcie tutaj jednego drzewa, które się okazało po prostu w trakcie prac, że jest pęknięte, zagraża bezpieczeństwu ludzi, którzy przechodzą chodnikiem i trzeba je wyciąć. I Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami wykorzystał przeprowadzenie inwestycji i obciążył, no, zlecił nam wycięcie tego drzewa. Strażacy to chyba zabezpieczali w ogóle. No i tu była jakieś walki wręcz z lokalnymi mieszkankami, które tego drzewa broniły i się bały może, że wszystkie inne drzewa też zaraz zostaną wycięte. Na przestrzeni tych lat na przykład była taka sytuacja, że ten budynek, który jest za nami tutaj, który był jakąś przepompownią jeszcze systemu ciepłowniczego, i tutaj była taka koncepcja, że miała być zrobiona, nie wiem, biedronka, siłownia, jakieś takie rzeczy, a w tym miejscu, w którym stoimy na skwerze, miał być urządzony parking. I oczywiście wtedy mieszkańcy, no co zrozumiałe, żywo przeciwko temu zaprotestowali. No i wtedy oczywiście złączeni jednym celem, żeby tu nie było parkingu, żeśmy współpracowali razem. Ja wtedy napisałem pismo, ten skwer jest miejscem pamięci narodowej teraz już, co oczywiście zablokowało jakiekolwiek próby urządzenia tu jakiejś takiej brawurowej inwestycji infrastrukturalnej w postaci właśnie wybetonowania tego i urządzenia miejsc parkingowych. Muranów jest palimpsestem. Materialne ślady jego przeszłości sprzed spalenia getta w zasadzie już nie istnieją. Jest miejscem zagłady, w którym toczy się dziś zwykłe życie. Co innego znajduje się nad ziemią, co innego pod jej powierzchnią. Osobną sprawą jest to, co niewypowiedziane, co pobudza emocje, podsyca uprzedzenia, wywołuje obawy. Muranów jest cmentarzem, przypomina Beata Chomontowska. Pod tymi chodnikami, pod ziemią, ale także w murach domów, tkwi gruz tego zniszczonego miasta oraz szczątki ludzkie. To jest jeden wielki cmentarz, tak naprawdę, bo tam nigdy nie było ekshumacji, zresztą w myśl religii nie mogłoby być. I to jest jakby cały czas tam obecne. Z balkonu mieszkania przy Nowolipkach 28 na skwer z upamiętnieniem patrzą Małgorzata Wosińska i Dariusz Śmiechowski. On jest wykładowcą i architektem. Duży nacisk kładzie na procesy partycypacyjne. Ona zajmuje się antropologią ludobójstwa. Pracowała m.in. w Rwandzie i na Bałkanach. Zajmowała się też upowszechnianiem wiedzy o archiwum Ringelbluma za granicą. Dokładny rok temu byłam w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy spotkanie zupełnie prywatne z panią, która jest ocalałą Żydówką z Polski. Ona nie przetrwała getta warszawskiego w tym znaczeniu, że jej rodzina została zesłana na wschód w 1941 roku. Ona urodziła się na ulicy Nowolipki 68. Jej rodzice byli nauczycielami, czyli pracowali w szkole w miejscu upamiętnienia archiwum Ringelbluma. Kiedy pani się zorientowała, że ja pracuję w żydowskim instytucie historycznym, to jej pierwsze pytanie było, czy istnieje pomnik, czy już jest upamiętnienie. Ta pani wyraża potrzebę wielu Żydów, którzy mieszkają dzisiaj za granicą. Więc to w ogóle dobrze, że powstało, bo są ludzie, którzy pamiętają o tym miejscu i o tym, że ono wymaga upamiętnienia, bez względu na to, kto by to upamiętnienie realizował. Gdy patrzymy na projektowanie w przestrzeni publicznej, to ktoś inicjuje jakieś zmiany. No, w każdym razie mamy takich trzech aktorów. Mamy inwestora, administrację i społeczność. Najlepiej, jeśli te trzy elementy, taka triada, są w równowadze i każdy z tych elementów wspomaga pozostałe. Mieszkańcy bronili się przed zakusami na tę zieleń, ale też ze względu na to właśnie, że to jest to szczególne miejsce. Gdzieś się zeszły te sprawy związane zarówno z potrzebą tego cichego miejsca wśród bloków, jak i właśnie tego upamiętnienia, znalezienia archiwum Ringelbluma. Boję się mówić o upamiętnieniach bez poczucia, że nastąpi jakaś sytuacja, w której uderz w stół, a nożyce się odezwą. To jest absurdalne, bo właśnie dlatego robisz upamiętnienia, żeby o czymś mówić, żeby o czymś przypominać. Wydaje mi się, że ten potencjał tej historii trochę chroni to upamiętnienie od dyskusji politycznych. Sam potencjał tego miejsca, sama historia archiwum Ringelbluma, ale oczywiście boję się, że może być to temat, w którym ktoś się zapyta, a kto jest autorem tego upamiętnienia?
A kto za to zapłacił? A z jakich pieniędzy to powstało? A kto funduje to upamiętnienie? I ktoś na przykład powie, a dlaczego ta instytucja, a nie inna? Ale czy boję się takich pytań i wskazania na to, że kolejne żydowskie upamiętnienie? Oczywiście, że tak. Więc ja chciałabym powiedzieć bardzo wprost. To nie jest żydowskie kolejne upamiętnienie. To jest upamiętnienie, które jest dużo głębsze niż żydowskie. Jestem artystą plastykiem, ale jestem też historykiem. W związku z tym jestem w jakimś tam stopniu świadomy różnych zagrożeń. I wydaje się nam, mi i Marcinowi, że właśnie taka minimalistyczna i nowoczesna forma tego pomnika sama w sobie jest jakimś zabezpieczeniem przed takim instrumentalnym wykorzystaniem tego jako narzędzia kreowania jakiejś polityki historycznej, no w tym kontekście właśnie takiej nacjonalistyczno-prawicowej. Tak, no myślę, że do kreowania takiej polityki historycznej bardziej się przydaje marmur i brąz niż beton architektoniczny i szkło. Dodaje Łukasz Mieszkowski. Niechętnie do tej kwestii odnosi się Piotr Wiślicki, szef Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Nie, to nie ma co w tej chwili o tym mówić. My jesteśmy szczęśliwi, że w 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim po tylu, tak długim czasie możemy pokazać całemu społeczeństwu, tak, jest taki archiwum, jest to bardzo ważne i to jest jedno z niewielu dokumentów w Polsce, które są wpisane na karty UNESCO. Wszystkie działania z historią otaczające historię polsko-żydowską zawsze mają swoje małe konflikty, różnego rodzaju opinie, ale nie, ja dzisiaj nie, dla mnie to jest czysta forma upamiętnienia ludzi. Szklane ściany osłaniają betonową komorę, wymowny symbol przyszłości tego miejsca. Osłaniają też kopię kartki z przesłaniem napisanym w języku jidysz. To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem, zakopaliśmy w ziemi, napisał w swoim testamencie Dawid Graber. Emanuel Ringelblum, twórca grupy Onek Szabat, która stworzyła to archiwum, napisał, że ta grupa była wspólnotą braterstwa, zakonem braci, którzy na swoim sztandarze wypisali gotowość poniesienia ofiary, dochowania wierności jeden drugiemu i służbę dla społeczeństwa. Upamiętnienie widać z okien kilkudziesięciu mieszkań. Jednak tylko jeszcze jedna osoba zgadza się na rozmowę. Powstał piękny taki zakątek tutaj. Myślę, że jeden z ładniejszych na Muranowie. Mój balkon wychodzi tak na to, więc muszę powiedzieć, że przez te dni sporo ludzi tu przychodzi. Sporo i bardzo dużo młodzieży. Filmują, robią zdjęcia. Także, no, chyba jest spore zainteresowanie. No, musimy to jakoś zachować. Ale zobaczymy. Znaczy po prostu, no, wie pan, jacy są ludzie. No, co ja będę panu mówiła? Miejmy nadzieję, że nie. Ale czegoś konkretnego się pani obawia? Nie, no po prostu takiego niszczenia, takiego, wie pan, takiego bezmyślnego łażenia, prowadzenia psów, dzieci. No dzieci owszem, no muszą gdzieś biegać, ale nie muszą biegać akurat po kwiatkach, które są posadzone, prawda? Tak samo psa, no nie muszą koniecznie tu wyprowadzać. No ale cóż, jest tak jak jest. Kobieta chce pozostać anonimowa. Obawia się, że jej gorzkie słowa rozzłoszczą sąsiadów. Dla raportu o stanie świata Bartosz Panek, Free Range Productions. Dodam jeszcze, że całe archiwum Ringelbluma zawiera kilka tysięcy dokumentów. To są rękopisy, druki, fotografie. Większość z nich ma unikalny charakter. Na przykład zbiór relacji i kolekcje listów napływających do getta warszawskiego, konspiracyjne teksty literackie powstałe w okresie wojny i inne dokumenty. Archiwum Ringelbluma znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tam też czynna jest stała wystawa poświęcona grupie Onek Szabat. A w 2019 roku w serii Biblioteka Narodowa, wydawanej przez Ossolineum, ukazała się antologia dokumentów
z archiwum Ringelbluma. Lewicowy trybun oskarżany o chęć wprowadzania w kraju komunizmu prowadzi po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Peru. Zamiast niego prezydentem może zostać córka byłego dyktatora, który odsiaduje wyrok za zbrodnie, a ona sama oskarżana jest o łapownictwo, przynależność do organizacji przestępczej i mataczenie we własnej sprawie sądowej. Czyli można oględnie powiedzieć, że łatwego wyboru Peruwiańczycy nie będą mieli. Dodajmy jeszcze, że w kraju szaleje nie tylko COVID, ale mamy też COVID-gate z byłym prezydentem w roli głównej, który najpierw zaszczepił się poza kolejką, a potem i tak się zaraził, bo w trakcie wieców nie przestrzegał zasad dystansu społecznego. O tej jakże ciekawej sytuacji w Peru opowie nam Maciej Okraszewski, gospodarz bratniego podcastu Dział Zagraniczny. Witam cię, Maćku. Cześć, witam wszystkich, dzień dobry państwu. Zacznijmy od wyborów. Mieliśmy pierwszą rundę, wygraną przez Pedro Castillo, tego lewicowca, o którym wspomniałem. Czy możesz go scharakteryzować troszeczkę bliżej? Pedro Castillo jest takim trybunem ludowym, postacią wcześniej w Peru nieznaną szeroko, chociaż właśnie zależy gdzie znaną, no bo ten wynik, który udało mu się osiągnąć, pokazuje, że tam, gdzie powinien być znany, znany był. To też bardzo dużo mówi o współczesnym Peru, ponieważ przed wyborami, na tydzień czy półtora tygodnia przed, sondaże dawały mu zaledwie kilka procent poparcia i on nie był uznawany za nawet jednego z pięciu najbardziej potencjalnych kandydatów do wejścia do drugiej tury. Natomiast ostatecznie nie tylko tę pierwszą turę wygrał, ale w dodatku wygrał w 2/3 obwodów wyborczych, w tym w 2 andyjskich z przytłaczającą przewagą ponad 50%. To też pokazuje, że ta bańka informacyjna peruwiańska, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi też o właśnie sondażownie i tak dalej, skupia się na zachodzie kraju, na wybrzeżu przede wszystkim, na tam, gdzie jest duża urbanizacja. Natomiast zupełnie nie przewidziała tego, co się dzieje w tej najbiedniejszej części górskiej przede wszystkim, skąd on właśnie jest. On ma bardzo złą prasę, prawda? To znaczy nawet Mario Vargas Llosa mówi, że woli głosować z zaciśniętymi zębami i z zasłoniętym nosem na jego konkurentkę niż na niego. Zaraz dojdziemy do tej konkurentki, ale dlaczego on budzi takie emocje? Ze względu na to, że w Peru są dwa takie najsilniejsze nurty społeczno-polityczne. Jeden to jest anti-Fujimorizm, czyli właśnie przeciwko jego kontrkandydatce, do której jeszcze dojdziemy, a drugi to jest antylewicowość czy antykomunizm w tym przypadku. Jemu się ten komunizm zarzuca, nie bez powodu. To jest w ogóle człowiek, który jest byłym rondero. Ronderos czy Rondes Campesinos, tak się nazywały te organizacje, to są takie grupy samoobrony chłopskiej, które powstały w latach 80. właśnie w Peru. Pierwotnie niby do walczenia z przestępcami czy bronienia właśnie tych swoich społeczności przed jakimiś napadami. Natomiast ich szczyt działalności przypadł na moment, kiedy Świetlisty Szlak i Tupac Amaru wszczęły, czyli dwie komunistyczne właśnie partyzantki, wszczęły wojnę domową w tym kraju. Te obszary, gdzie one były najmocniejsze, to były właśnie obszary wiejskie. I mimo, że ronderos byli takimi bojówkarzami przeciwstawiającymi się przede wszystkim właśnie Świetlistemu Szlakowi, który w pewnym momencie prowadził kampanię mordowania przywódców wiejskich, których uznawał za zdrajców sprawy ludowej, to na przykład w miastach na zachodzie Peru ronderos mają taką opinię, że część z nich prawdopodobnie była również członkami właśnie Świetlistego Szlaku, co jest w ogóle zupełną nieprawdą i Pedro Castillo też nigdy nie był. Druga rzecz jest taka, że Castillo wywodzi się z takiego ugrupowania, które jest marksistowsko-leninowskie, otwarcie, tak o sobie mówi. I jego zapowiedzi co do tego, co ewentualnie zrobi w kraju, sprowadzają się do tego, że chce szerokiej nacjonalizacji, przy czym on podkreśla, że nie jest przeciwko własności prywatnej, ale ona powinna być podporządkowana celom państwowym. Mówi też, że na przykład zlikwiduje Trybunał Konstytucyjny, którego nowych członków powinno się wybrać w głosowaniu powszechnym. No i zapowiada jeszcze kilka takich reform, które kojarzą się ja uważam, że przede wszystkim z Boliwią, natomiast oczywiście w Peru najczęściej się podnosi, że one się kojarzą raczej z Wenezuelą. Ze względu na ten upadek gospodarczy Wenezueli to jest dobry straszak. Połączenie szawizmu i kastryzmu, można tak powiedzieć, prawda? Czyli ideologii Fidela Castro i Hugo Chaveza. Tak, tak jest przedstawiany.
To nie jest do końca prawda. To znaczy on faktycznie też ideologicznie na pewno pod wieloma względami z tymi przywódcami się zgadza, ale to nie jest też takie proste przełożenie jeden do jednego. Natomiast to jest świetny straszak w Peru, gdzie to jest kraj, który jako państwo przede wszystkim dużo zyskiwało w ostatnich latach. Miało bardzo szybko rozwijającą się gospodarkę. Korzystała na tym przede wszystkim klasa ta bogata, ale też klasa średnia. I dla nich jakakolwiek wizja wprowadzenia na czoło kraju polityka tak lewicowego, który, a nie było tak lewicowych polityków wcześniej. W 2011 wygrał Ollanta Humala, o którego też oskarżano, że on będzie drugim Chavezem. To właśnie wtedy Vargas Llosa, czyli ten peruwiański noblista, mówił, że głosowanie na Humale albo na właśnie Keiko Fujimori to jest jak wybieranie między rakiem a AIDS, czy jakiegoś mniej więcej takiego porównania użył. Natomiast wtedy tamten kandydat się bardzo mocno odcinał od takich porównań, a Pedro Castillo się nie odcina, dlatego budowanie takiej, czy przyklejanie mu takiej łatki radykała lewicowego jest bardzo łatwe. Znów, to się często wiąże z tym, co on zapowiada. To nie jest tak, że to się wzięło znikąd. Natomiast wydaje mi się też, że szczególnie w ostatnich dwóch tygodniach od tej wygranej jego w pierwszej turze, to ta machina takiego kreślenia go w najbardziej czerwonych barwach, w jakich się da, ruszyła bardzo mocno. I on się przed tym broni. Też przez te dwa tygodnie on mówi, że nie będzie żadnej nacjonalizacji, że on nie jest Hugo Chavezem ani Maduro. Mówi, żeby Maduro się zajął swoimi problemami w swoim kraju, prawda? Tak, 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 tak. Jego jakby główną myślą przewodnią w tych wyborach jest takie hasło, że nunca más un pobre en un país rico, czyli nigdy więcej biednego w bogatym państwie, co jest w ogóle też peruwiańskim problemem, który najbardziej widoczny jest teraz w obliczu tej pandemii COVID-u. Natomiast on faktycznie musi się też z tego wycofywać. Dlaczego? Dlatego, że jego kontrkandydatka być może zbierze głosy innych prawicowych polityków, bo większość głosów w wyborach zostało oddanych na prawicę. Natomiast on sam będzie miał problemy w zbieraniu głosu lewicy, bo są też inni lewicowi kandydaci, ale on niekoniecznie ma z nimi po drodze. Na przykład z taką główną kandydatką lewicy miejskiej różni go przede wszystkim podejście do praw człowieka, jeżeli chodzi o obyczaje. Czyli on na przykład jest głębokim przeciwnikiem aborcji, związków tej samej płci i tak dalej. Czyli to jest ta lewicowość taka socjalistyczna, powiedziałbym bardzo tradycyjna, wyrastająca gdzieś tam z XIX jeszcze wieku. Tak, tak. Zresztą typowa dla niektórych latynoskich przywódców, bo na przykład Andrés Manuel López Obrador, prezydent Meksyku, który też jest lewicowcem, również jest bardzo konserwatywny społecznie, więc ta lewicowość latynoska nie jest do końca taka, jak na przykład lewicowość w Europie Zachodniej. Dobrze, padło nazwisko Fujimori, legendarne nazwisko w polityce Peru, ze względu przede wszystkim na Alberto Fujimori, ojca obecnej kandydatki, czyli Keiko Fujimori. Ale ona sama też jest barwną postacią, prawda? Tak, tak. To jest w ogóle postać, którą Peruwiańczycy znają jeszcze z czasów dyktatury, dlatego że jej ojciec się rozwiódł z jej matką. Zresztą w okolicznościach bardzo takich dramatycznych, bo ona go oskarżała o to, że on ją bił, jak już był prezydentem i tak dalej. Tam są różne historie. W związku z czym przez kilka lat Keiko, wtedy jeszcze nastoletnia tak naprawdę, bo miała 18 lat, kiedy do tego doszło, ona została oficjalnie pierwszą damą Peru, bo jej ojciec nigdy nie wyszedł powtórnie, no wyszedł później, ale nie jak był prezydentem, nie wyszedł za mąż, w związku z czym jego córka była pierwszą damą, w związku z czym Peruwiańczycy najpierw ją widzieli w tej roli. Później, kiedy on uciekł po obaleniu jego dyktatury do rodzinnej Japonii, skąd się jego rodzina wywodzi, a później przyleciał z powrotem, chciał prowadzić kampanię wyborczą z sąsiedniego Chile, ale został aresztowany i wydany Peru i później skazany za łamanie praw człowieka i od tamtej pory siedzi za kratami, to ona stała się twarzą jego ruchu politycznego. I to jest prawdopodobnie najpotężniejsza polityczka w tym kraju. Ona już dwukrotnie brała udział w wyborach prezydenckich i przechodziła do drugiej tury w 2011 roku i w 2016 roku. Natomiast najsilniejszy ruch polityczny w całym kraju do tej pory to jest antifujimorismo, czyli bycie przeciwko właśnie komukolwiek, kto nosi nazwisko Fujimori. I w 2011 i w 2016 to nie było tak, że kandydaci, którzy wygrywali, bo byli lepszymi, popularniejszymi kandydatami, tylko po prostu ludzie szli głosować przeciwko Keiko. I to jest niesamowite, ponieważ w tym antifujimorismo są i ludzie o poglądach prawicowych, i ludzie o poglądach lewicowych, i ludzie o poglądach centrowych. To naprawdę są szerokie grupy społeczne, które się ocenia na od 30 do 40% całego społeczeństwa. No dobrze, ale ona nie jest swoim ojcem. Nawet jeżeli ma takie samo nazwisko, to nie jest swoim ojcem.
Co takiego powoduje, że Peruwiańczycy nie wierzą jej tak samo jak Alberto Fujimoriemu? Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, oni ją jednak z nim sklejają, bo przez jakiś czas ona nie robiła tajemnicy z tego, że gdyby została głową państwa, to by go uniewinniła. Dopiero później zaczęła mówić, kiedy okazało się, że to w sondażach jest bardzo źle postrzegane, dopiero później zaczęła mówić, że to jednak nie jest jej celem. Następnie też to, że ona stoi na czele do niedawna najpopularniejszej partii w parlamencie. I ta partia w zasadzie, ponieważ parlament peruwiański jest tradycyjnie dość rozdrobniony, do niedawna ta partia specjalizowała się w blokowaniu stanowienia prawa. Tak to można jakby skrócić. I był taki moment, bo to jest nie tylko Keiko, jest też jej brat Kenzo, z którym ona jest pokłócona w ogóle. Tam jest, ta saga rodzinna jest bardzo, bardzo rozległa. A więc on stał na czele takiej rebelianckiej frakcji tego ugrupowania. I kiedy był na przykład taki moment, gdy prezydent ówczesny Pedro Pablo Kuczyński, czasami się mówi, że on ma polskie korzenie, ale tak naprawdę jego rodzina bardziej z Niemiec pochodziła i dopiero w Niemczech nawet miała te polskie korzenie, ale nie będę się to już wkręcał. Chodzi o to, że był moment, kiedy było głosowanie nad jego impeachmentem i on na jakiś czas tego głosowania na krótko bardzo odłożył je w czasie, właśnie dlatego, że dogadał się z częścią tych fujimoristów, w zamian za co, żeby oni nie głosowali nad jego impeachmentem, a jej głosy były do tego potrzebne, on wypuścił wtedy na krótko Alberto, czyli tego byłego dyktatora, ojca właśnie i Keiko i Kenzo, on wypuścił go z więzienia, podpisał jego tam wypuszczenie na podstawie jego złego stanu zdrowia. Skończyło się to tym, że i tak go 2 miesiące później zdjęto ze stanowiska, a Fujimori wrócił do więzienia. Natomiast dla Peruwieńczyków jest to po raz kolejny taki dowód na to, że te słowa Keiko są nic nie warte, bo jak przyjdzie co do czego, to ona ojca wypuści, a on jest naprawdę bardzo mocno w kraju znienawidzony przez dużą część społeczeństwa. I druga rzecz jeszcze to jest to, że ona na przykład teraz podczas tej kampanii kandyduje pod takim hasłem Demodura. Demodura to jest zbitka słów demokracja, czyli demokracja oczywiście, i manodura, czyli twarda pięść, czyli że to będzie połączenie demokracji z rządami twardej ręki. I to zapowiedź rządów twardej ręki jest dla Peruwieńczyków po raz kolejny takim czarnym koszmarem powrotu do właśnie czasów wojny domowej i zbrodni, które były popełniane w imieniu jej ojca i z jego rozkazu, na przykład masowych sterylizacji kobiet z ludności rdzennej, za co on zresztą teraz ma kolejny proces. Wspomniałeś kilka nazwisk polityków peruwiańskich. Nie wiem, być może oprócz Castillo, który no nie był u władzy, ale oni wszyscy są nieprawdopodobnie skorumpowani, prawda? To znaczy sama Fujimori jest oskarżana o branie milionowych datków od takiego dużego brazylijskiego koncernu Odebrecht. Kupował łapówkami ten koncern kontrakty publiczne. Właściwie każdy z tych ostatnich prezydentów Peru to albo lądował w więzieniu, albo musiał uciekać z kraju, albo jedno i drugie. No albo jeszcze gorzej, bo był też Alan Garcia, który był przecież nazywany peruwiańskim Kennedym, który zastrzelił się podczas przeszukania w jego domu przez policję, więc tam nawet był taki przypadek. Skąd to się bierze i na ile to, że Fujimori jest tak silnie umoczona w korupcję, właśnie w łapówki, w jakieś niejasne interesy, na ile to ma znaczenie w tych wyborach? To ma podstawowe znaczenie i to jest w ogóle podstawowy powód, dla którego ten właśnie Trybun Ludowy wygrał tę pierwszą turę. To nie jest jego własna zasługa, to jest po raz kolejny głosowanie na jedynego kandydata, który nie był kandydatem establishmentu tak naprawdę, bo on jako jedyny spełniał ten warunek. To się bierze z tego. Peru, ta korupcja polityczna jest na niesamowitym poziomie. Każdy kolejny prezydent właśnie po Fujimorim, który też przecież siedzi w więzieniu, jak sam wspominałeś, również był zamieszany w jakiś typ afery. Peruwieńczycy według wszelkich badań są najbardziej zaniepokojeni korupcją w całej Ameryce Łacińskiej. Nie ma drugiego tam narodu, który by problem korupcji stawiał aż tak wysoko. A konkurencja jest spora, trzeba przyznać. Konkurencja jest spora. Wszyscy w zasadzie, którzy tam są tymi głównymi politykami, są umoczeni. Mieliśmy w ostatnich, nawet Martin Vizcarra, do którego zaraz pewnie dojdziemy, wspominając jeszcze o COVID-zie, był taką nadzieją Peru na odmianę, a okazał się niestety człowiekiem całkowicie skompromitowanym. I warto na przykład zwrócić uwagę na wybory w tej pierwszej turze, że wygrał niby tutaj kandydat antyestablishmentowy, ale o 500 000 ludzi więcej oddało, niż na niego głosowało, oddało pusty, nieważny głos. Czyli ponad 3 miliony 200 tysięcy Peruwieńczyków oddało głos, który był nieważny.
I to pokazuje, że w społeczeństwie jest po prostu niesamowite odrzucenie całej klasy politycznej. Peruwiańczycy są swoimi politykami rozczarowani jak się tylko da i w zasadzie można by tam wstawić kogokolwiek, kto nie byłby zawodowym politykiem i on też miałby szansę na wygraną. Oczywiście sondaże tego nie pokazywały wcześniej, no ale teraz mamy tego potwierdzenie i to zmęczenie tą sytuacją, zmęczenie i na to się też nakłada oczywiście teraz COVID, którego Peru jest jedną z największych ofiar w zasadzie w Ameryce Łacińskiej, na co też nic nie wskazywało jeszcze rok temu. To pokazuje, że Peruwińczycy są zmęczeni, są zdenerwowani. Porozmawiajmy o tym, co się nazywa COVID-gate, czyli skandalu związanym z procesem szczepień, w którym no, główną rolę odgrywa właśnie rzeczywiście ten ostatni prezydent. Ostatni, przedostatni, bo pomiędzy nim a obecnymi wyborami było jeszcze dwóch kolejnych prezydentów. To tylko szybko powiem, o co chodzi. Martin Vizcarra był wiceprezydentem za czasów Pedro Pablo Kuczyńskiego, czyli tego, który wygrał ostatnie wybory prezydenckie w 2016. Pedro Pablo Kuczyński z powodu właśnie zarzutów korupcyjnych został zdjęty z urzędu i wówczas zgodnie z konstytucją Martin Vizcarra przejął władzę i był uważany za takiego przypadkowego prezydenta, no bo nikt w ogóle się nie spodziewał, że on nie był wpływem politykiem i tak dalej. I on był nadzieją wielu Peruwieńczyków na odnowę, ze względu na to, że wprowadził cały szereg prób zreformowania państwa, popartych zresztą masowo w referendum przez Peruwieńczyków. Natomiast to, co się stało jesienią zeszłego roku, to jest to, że okazało się, że on też jednak jest umoczony w niejasne finansowe skandale, w związku z czym w listopadzie 2020 roku został przez parlament zdjęty z urzędu. Na jego miejsce został wyznaczony Manuel Merino, jeden z parlamentarzystów, który wytrwał tylko 5 dni na tym stanowisku, bo społeczne oburzenie było tak ogromne, bo Vizcarra był wtedy właśnie jeszcze niesamowicie popularny, więc Merino musiał znowu ustąpić i w jego miejsce prezydentem został, czy pełniącym obowiązki prezydenta został Francisco Sagasti, który pełni je do tej pory. Natomiast co się stało w międzyczasie? Wtedy jeszcze Vizcarra cieszył się właśnie tym zaufaniem do momentu, kiedy się okazało, że w lutym tego roku sam zgłosił się ze swoją żoną do takiego laboratorium, w którym prowadzono badania nad skutecznością chińskiej szczepionki i poprosił, żeby go zaszczepić. Okazało się, że obok niego i jego żony to samo zrobiło ponad 400 osób z elity peruwiańskiej. To jest właśnie to Bakuna Gate. I to jest ogromny skandal, z którego powodu musiał się podać do dymisji minister zdrowia, spraw zagranicznych też i tak dalej. Tam prezydent się bronił, że nie, że to były testy, że on nie wiedział, że mogło być placebo, po czym się okazało, że lekarz prowadzący te badania wyjawił, że nie, że to wszystko było kartowane. I tu jakby wisienka na torcie tego wszystkiego jest taka, że wraz z tymi wyborami prezydenckimi, tą pierwszą turą, były też wybory parlamentarne, w których Vizcarra startował i w których wygrał, w sensie zdobył miejsce parlamentarzysty. Natomiast nie obejmie tego miejsca, bo w międzyczasie parlament, którego kadencja się właśnie kończy, przegłosował, że w związku z jego krzywoprzysięstwem będzie miał teraz zakaz pełnienia funkcji publicznych przez następne 10 lat. Więc to jest jeszcze taka wisienka na torcie dla Peruwieńczyków tego braku zaufania do państwa. I jeszcze odrobina śmietany na koniec, mianowicie on się zaraził jeszcze. Tak, tak. Mimo to, że jest po szczepieniach, to się zaraził, bo prawdopodobnie w trakcie wieców nie trzymał dystansu. Co też rzuca podejrzenie na skuteczność chińskiej szczepionki swoją drogą. No bo tak, bo jest jeszcze dodatkowo debata dotycząca szczepionki chińskiej, prawda? Sinopharm, tak, która jest rozpowszechniana w Peru. Rysujesz obraz państwa, które się znajduje, nie wiem czy w chaosie, no w każdym razie z pewnością w kompletnej dezorientacji politycznej. Jak przebiegną te czerwcowe wybory, bo na początku czerwca będzie druga tura. W tej chwili zdaje się, że w sondażach jednak mówiłeś o tym, że Castillo nie jest w stanie zgromadzić głosów lewicy, ale on chyba prowadzi w tej chwili w sondażach. W sondażach tak, ale ja bym jednak te sondaże traktował z dużą ostrożnością, między innymi ze względu na to, co się zdarzyło właśnie w pierwszej turze. Te sondaże mogą być niedoszacowane albo przeszacowane. Moim zdaniem kluczowe jest to, czy część tych ludzi, dobrym przykładem znowu jest tu Vargas Llosa, noblista, który był zawsze anti-Fujimori w zasadzie w każdych wyborach, a teraz twierdzi, że będzie głosował właśnie na nią, chociaż on swoją drogą mieszka od lat w Madrycie, więc jego związki z Peru są już dość słabe, ale duża część osób może jednak uznać, że w obliczu tego kryzysu, w którym jest państwo, może warto głosować na kogoś, kto nie będzie robił rewolucji w gospodarce.
I jeżeli spojrzymy też na tych innych kandydatów, którzy zdobyli głosy, kandydatów, którzy swoją drogą byli kuriozalni, ale jakbym miał o każdym z nich opowiadać, to potrzebowalibyśmy jeszcze 405 minut. Natomiast rzecz w tym, że najważniejsi w tej piątce głównych kandydatów też są prawicowi. W związku z czym może być tak, że Keiko ku zdziwieniu wszystkich jednak uzyska chociaż 51% głosów. Bez względu jednak na to, które z nich wygra, to będzie też bardzo ciekawe obserwować, jak to się w końcu skończy, ale trzeba pamiętać o jednym, że równocześnie były te wybory parlamentarne, a rola parlamentu w peruwiańskiej polityce jest niesamowicie silna. Prezydent nie może bez tego parlamentu rządzić. Mało tego, parlament może prezydenta pod wieloma względami blokować, co zresztą oglądaliśmy przez ostatnie kilka lat. I parlament peruwiański jest w tej chwili tak rozdrobniony, że bez względu na to, czy wygra Castillo, czy Fujimori, to żadne z nich nie będzie w stanie stworzyć trwałej rządowej koalicji, tylko przy każdej sprawie będzie musiało ad hoc szukać jakichś dodatkowych głosów i będzie miało w tym parlamencie więcej przeciwników niż zwolenników, bez względu na to, który z nich wygra. W związku z czym dla Peru te wybory nie kończą żadnego cyklu trudnego, tylko tak naprawdę są przedłużeniem ciężkiego, trudnego trwania i nie rozwiązują żadnych problemów. I jeszcze warto zwrócić uwagę, że taką siłą napędową protestów ulicznych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, są młodzi Peruwieńczycy, studenci, albo młodzi przedsiębiorcy i tak dalej. Ludzie, którzy mają po 30 lat i są po prostu niesamowicie zmęczeni też generacyjnie. To znaczy oni nie znają innego państwa niż to państwo pogrążone w korupcyjnym chaosie i chcą odmiany. I to jest bardzo ciekawe, co wyjdzie z ich zdenerwowania. No na razie wychodzi Pedro Castillo, chociaż nie wiem, czy akurat ich głosami, czy raczej głosami biedoty ze wschodu kraju, ale myślę, że Peru będzie w następnej dekadzie, w tej, która się właśnie zaczyna, przychodziły jakieś zmiany społeczne, ale trudno jest wyrokować, w którą stronę one pójdą. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski, gospodarz podcastu Dział Zagraniczny, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję ci. Dziękuję serdecznie. I zachęcam państwa do słuchania podcastu Dział Zagraniczny. Czas na spotkanie z autorem książki bardzo specyficznej i powiedziałbym jedynej w swoim rodzaju. Od 2011 roku mamy wiele książek o arabskiej wiośnie, jej przebiegu w różnych krajach, konsekwencjach politycznych i społecznych, pisanych przez politologów, dziennikarzy, historyków, ale ta, o której dzisiaj opowiemy, nie jest tego typu pozycją. To jest opowieść o rewolucji w Egipcie, ale opowiedziana z punktu widzenia zagranicznego dziennikarza, który próbuje poznać kraj i ludzi, chodząc, że tak powiem, po opłotkach, spotykając postaci, o których nie piszą gazety, unikając analizy politycznej czy społecznej. Z tego pisania wyłania się fascynujący obraz Egiptu ostatnich lat, kraju przechodzącego dramatyczny moment w swojej historii. Tytuł książki brzmi Pogrzebana. Życie, śmierć i rewolucja w Egipcie, a jej autor to Peter Hessler, amerykański dziennikarz, pisarz, wieloletni korespondent tygodnika The New Yorker. Peter Hessler jest z nami. Welcome to the program, Peter. Hi, thanks so much. It's my pleasure to be here. Let me start with the title of your book. They are different in English and Polish. Okay. The subtitle of your book is Zacznijmy od tytułu pańskiej książki, a raczej podtytułu. Po polsku brzmi on inaczej niż po angielsku. Mianowicie Życie, śmierć i rewolucja w Egipcie. To moim zdaniem świetny tytuł, ale w oryginale podtytuł książki to Archeologia egipskiej rewolucji. Co archeologia ma wspólnego z egipską rewolucją? What's archaeology got to do with the Egyptian revolution? I wanted the image of sort of a deep dig into this event and a deep dig into this culture. Szukałem wyrazu zagłębiania się w te wydarzenia i zagłębiania się w kulturę Egiptu. Byłem w Egipcie w czasie arabskiej wiosny, od jesieni 2011 roku do 2016, a książka dotyczy bardzo gęstych wydarzeń tamtego okresu. Odwiedzałem m.in. zabytkowe miejsca w Egipcie. Rozmawiałem z archeologami, którzy mieli fascynujące spojrzenie nie tylko na historię, ale też na aktualne wydarzenia. Zależało mi na tym, by pokazać, że czas w Egipcie ma większą rozciągliwość, że przy pomocy historii można zgłębić wieczne tematy takie jak życie czy polityka tego kraju.
Do you think there are parallels? Well, you make the parallels, as a matter of fact, in the book between the. Czy zauważa pan analogię? W gruncie rzeczy pan je wskazuje. Analogię między starożytną historią Egiptu a jego współczesną historią. Czy specyficzne cechy tego kraju mogą być pomocnym narzędziem do zrozumienia tego, co wydarzyło się w Egipcie w ostatniej dekadzie? To understand what has happened in this country over the last decade. Yeah, I don't think it's not specific to Egyptian culture so much as. Myślę, że to nie są rzeczy specyficzne wyłącznie dla egipskiej kultury, ale po prostu dla rodzaju ludzkiego. Egipt był pierwszą stabilną cywilizacją państwową, która przetrwała nadspodziewanie długo. Ten system istniał prawie 3000 lat i wydał bardzo wielu sprawnych polityków. Rozwinął sposoby sprawowania władzy, sposoby komunikacji między możnowładcami a ludem, a także kontrolowania ludzi sprawujących władzę. Wiele z tego można zauważyć. Uważać również dzisiaj. Podam przykład. Kiedy faraon obejmował władzę, ogłaszał czasem coś w rodzaju renesansu. Spogląda w przeszłość i dekretował: odtwórzmy stan sprzed 5 wieków. I na przykład Tutanchamun tak postąpił. To była często stosowana metoda egipskich faraonów, kiedy już za naszych czasów Bractwo Muzułmańskie doszło do władzy w 2012 roku. Pierwszą rzeczą, jaką zadekretowało, było Nahda, co po arabsku oznacza renesans. To był podobny schemat. Cofamy się do wyidealizowanej przeszłości, do kalifatu, czasów państwa islamskiego. Swoją drogą, podobnie działo się, kiedy Donald Trump wygrał wybory w 2016 roku. Uczyńmy Amerykę na powrót wielką. Kiedy ustanawiasz nową władzę, przeprowadzasz rewolucję, równoważysz ją spojrzeniem w przeszłość, łącząc się z wyidealizowaną przeszłością. Starożytni Egipcjanie rozumieli to bardzo dobrze. Mieli doskonałe instynkty polityczne, umieli uprawiać propagandę, tworzyć wizerunki faraona albo komunikaty dla ludzi. Możemy wiele nauczyć się z tej historii. To nie są stare dzieje kompletnie oderwane od nas. Okay, so tell me, to tell us, how present is it for contemporary Egyptians? Dobrze, to proszę powiedzieć, jak ważna jest historia dla współczesnych Egipcjan. Sposób, w jaki patrzy pan na Egipcjan, jest silnie w niej osadzony. Przy tym pisze pan o prawdziwych wykopaliskach. W Abydos, na przykład na południu Egiptu, gdzie od lat trwają prace archeologiczne. W naszej części świata, w Europie Środkowej, przyglądamy się sobie bardzo mocno przez pryzmat historii. Na ile realnie historia ważna jest dla współczesnych Egipcjan? Do Egyptians have the same manner at looking at themselves as well? It's complicated, you know, because on one hand they are proud of that ancient tradition. To skomplikowane. Z jednej strony są dumni ze staroegipskiej tradycji, ale zdecydowana większość Egipcjan to muzułmanie i czują się oni znacznie bardziej związani z historią islamską niż faraońską. Na przykład w Górnym Egipcie, czyli na południu kraju, kiedy rozmawiałem z potężnymi klanami w miejscach takich jak Abydos, często słyszałem, że nasi przodkowie przybyli z Arabii Saudyjskiej w 8 wieku. To jest niemal na pewno nieprawda. Oni fabrykują takie mity. Tymczasem jeden z archeologów mówi mi: odkopuję jakieś wizerunki i ludzie na nich wyglądają tak samo jak ci wieśniacy. Oni niemal na pewno pochodzą od faraonów, ale wolą traktować siebie jako spadkobierców tradycji islamskiej. To coś w rodzaju schizofrenii. Z jednej strony duma, a z drugiej poczucie, że ta ciągłość jest zerwana. Inny przykład. Pieniądze. Po jednej stronie banknotu będzie jakiś meczet, budynek religijny, a na nim i napis arabski. A po drugiej stronie banknotu piramida albo sfinks i napis po angielsku. Czasem też pojawia się takie myślenie. Ci faraonowie, no tak, oni są nasi, ale tak naprawdę to obcokrajowcy się nimi interesują. To nie jest nasza sprawa. To smutne, bo masz poczucie zerwania ciągłości. Znałem taką rodzinę. Mężczyzna był śmieciarzem. Mieszkali może 3 kilometry od piramid i nigdy ich nie odwiedzili. I to nie jest jednostkowy przypadek. Peter, let's talk about your writing. Porozmawiajmy o pańskim pisarstwie.
Jednym z najbardziej fascynujących elementów pańskiej książki są jej bohaterowie. Mamy trzech głównych bohaterów. Pański nauczyciel arabskiego, Manu, tłumacz, który jest gejem, co bardzo ważne, i śmieciarz, Said, o którym wspomniał pan wcześniej. Czy pańskim pomysłem było opowiedzenie historii rewolucji poprzez spojrzenie na życie ludzi, którzy niekoniecznie pojawiają się w głównych relacjach o rewolucji? Czy to była świadoma decyzja literacka? Was it a deliberate decision? I don't think, you know, it wasn't a calculated decision. It's somewhat organic in that it's the way that it develops. To nie była jakaś kalkulacja. Samo się rozwinęło, organicznie. Myślę, że całą trójkę łączy jedna cecha. Wszyscy są outsiderami. Na przykład Said zbiera śmieci. Wie, co ludzie wyrzucają, na tej podstawie wiele się o nich dowiaduje. Ale to nie są jego ludzie, to nie jest jego dom. Manu, of course, is a gay man. It's a very difficult society to be gay in. Manu jest gejem, co oczywiście bardzo utrudnia mu życie i naturalnie daje mu niezwykłą perspektywę obserwacyjną. Myślę, że wśród wszystkich ludzi, których spotkałem w Egipcie, on był najlepszym obserwatorem. Patrzył na Egipt zarówno jako lokalny mieszkaniec, jak i ktoś z zewnątrz. Rifat, mój nauczyciel arabskiego, uważał się za prawdziwego Egipcjanina, ale czuł się związany z Egiptem lat 50., 60. XX wieku. Uważał, że kraj się zmienił i opuścił jego i ludzi takich jak on, dumnych, laickich, zwolenników prezydenta Nassera. Rifat uważał, że stracił swój Egipt i w tym sensie też był trochę outsiderem. Większość pańskich postaci to ludzie przedsiębiorczy. Jest cała fascynująca część książki poświęcona chińskim sprzedawcom seksownej bielizny na południu Egiptu. Sexy underwear to women in the south of Egypt. Yeah, this was another example of finding an outsider, right? Tak, to kolejny przykład poszukiwania outsidera. Znalazłem ich kompletnym przypadkiem. Nie miałem pojęcia, że Chińczycy zajmują się czymś takim. Dokumentowałem jakieś historie związane z archeologią daleko na południu i ktoś mi powiedział, że jest jakiś Chińczyk, który handluje na targu. Myślał, że mnie to zainteresuje, bo jestem obcokrajowcem. Zaciągnął mnie tam i rzeczywiście widzę tego Chińczyka na targu na końcu świata, który handluje damską bielizną. Zagadałem go po chińsku i dowiedziałem się, że jest więcej takich handlarzy jak on, że właściwie to oni działają w prawie każdym mieście na południu, więc zacząłem ich wyszukiwać i starałem się zrozumieć, dlaczego im się ten biznes udał. To też przykład obcego, outsidera, postaci, która jest tak dziwna, że można jej zaufać. Chińczycy mogą sprzedawać intymne części odzieży, bo się nie liczą. W większości społeczeństw to kobiety sprzedają bieliznę innym kobietom. Ale w Górnym Egipcie kobiecie bardzo trudno jest prowadzić biznes. Z kolei mężczyźni nie mogli sprzedawać damskiej bielizny, bo klientki czułyby się niekomfortowo. Za to Chińczycy byli całkowicie neutralni. Mogli prowadzić biznes w parach. Mężczyzna obsługiwał mężczyzn, a kobiety kobiety. I to doskonale działało. Praktycznie nie ma napięć między Chińczykami a Egipcjanami. W wielu miejscach w Afryce Chińczycy budzą napięcia, ale nie w Egipcie. They got along with the Egyptians very well. There wasn't a lot of tension there. And, you know, in many parts of Africa, there's tension between the Chinese and the locals, but Egypt was a place where that wasn't happening. I'd like to ask you about the way of the outsider. You've lived a long time in China. Długo pan mieszkał w Chinach, pisał pan książki o tym kraju. Zapewne ma pan własne przemyślenia na temat tego, czym jest pisanie o innych kulturach z pozycji obcego. Jakie są niebezpieczeństwa, a może zalety takiego podejścia? Przychodzi mi do głowy, że pierwszą rzeczą, która sprawia trudności, jest język. Pan brał lekcję arabskiego. Jak ważne było dla pana zanurzenie się w kulturze poprzez język? To immerse yourself in the culture, at least through the language. How important was it for you? It is critical, and I had learned that. You know, I first went to China in 1996. To było niezwykle ważne. Pierwszy raz pojechałem do Chin w 1996 roku i znalazłem się w 200-tysięcznym mieście, gdzie z obcokrajowców byłem tylko ja i jeszcze jeden młody Amerykanin.
To było mocne doświadczenie i musiałem się nauczyć chińskiego, żeby w ogóle przeżyć. To doświadczenie pokazało mi, jak ważna jest nauka języka. W Egipcie podobnie. Nauka języka była priorytetem. Doszedłem do tego, że mogłem spędzać czas z kimś takim jak Said i rozmawiać z nim w miarę swobodnie. Tak, perspektywa outsidera jest fascynująca. Kiedy trafiasz do ludzi jako obcy, często przyjdą do ciebie i zwierzą się z rzeczy, których nie mówiliby innym, bo ty nie jesteś częścią łańcucha plotkarskiego albo klanu. Czasem to ma ogromne zalety dla ludzi. To jak z Chińczykami, handlarzami bielizny. Podobają się ludziom, bo są we wspólnocie, choć z niej nie pochodzą. Łatwiej im się otworzyć przed tobą niż przed rodakiem. I mean, in certain ways. I mean, the bottom line is that every perspective has something to offer. So there are many things. W pewnym sensie, ostatecznie każda perspektywa jest interesująca. Jest mnóstwo rzeczy, które lokalny Egipcjanin zauważy i opisze znacznie lepiej niż ja. Ale są też rzeczy, których zauważenie mnie przychodzi łatwiej niż im. Rozumiem to jeszcze bardziej intensywnie, bo moja żona też jest pisarką. W Egipcie łatwo dogadywała się z kobietami, podczas gdy ja nie. I odkrywała inną perspektywę rzeczywistości. Ja z kolei rozmawiałem z mężczyznami w sposób, jaki jej był niedostępny. Lekcja jest taka, że każda perspektywa jest ważna, ale ty musisz mieć coś unikalnego do zaoferowania i umieć wykorzystywać swoje mocne strony. I to pozwoli ci stworzyć własną perspektywę. That can help you understand your niche in this society, your individual perspective. Your book is not a political book in the sense it's not a political analysis or it's not a social analysis. It's a book about people. Pańska książka nie jest analizą polityczną ani społeczną, to raczej historia ludzi. Ale gdy dziś patrzy pan na Egipt, kilka lat po napisaniu książki, po wyprowadzeniu się z kraju, co pan widzi? Mamy obecnie sytuację, która w sensie politycznym i społecznym jest gorsza niż za czasów Mubaraka, zanim zaczęła się rewolucja. Jak pan widzi przyszłość i swoje dawne doświadczenie? How do you see the future? How do you see your experience there as well from the historical perspective? Yeah, I think for most people who were there during the Arab Spring, it's disheartening. Myślę, że dla większości ludzi, którzy byli w Egipcie w czasie arabskiej wiosny, to, co dzieje się teraz, rodzi smutek. Czasem się zastanawiasz, jaki był sens tego wszystkiego. Czy osiągnięto cokolwiek pozytywnego? Szczerze mówiąc, bardzo trudno dostrzec cokolwiek pozytywnego. That doesn't mean that it's the final word, Co nie znaczy, że powiedziane zostało ostatnie słowo. Zobaczymy, jakie będą długotrwałe skutki tych wydarzeń. Jedna z lekcji płynących z historii starożytnego Egiptu mówi, nic naprawdę się nie kończy. Faktem jest, że obecnie nie ma w kraju energii, która mogłaby zrodzić jakieś zmiany polityczne. Nie ma apetytu na przemiany, które mogłyby być dobre dla tego kraju. Na przykład zredefiniowanie roli kobiet czy młodych ludzi. Takie pytania nie tylko pozostają bez odpowiedzi, ale nikt ich nawet nie zadaje. Szkoda, bo w tym kraju jest ogromny potencjał talentu ludzkiego, który nie jest wykorzystywany. So much potential there. There is so much, human ability that's not being used productively. Peter Hessler, thank you very much for being with us. Thank you. Peter Hessler, amerykański dziennikarz, pisarz, wieloletni korespondent tygodnika The New Yorker w różnych częściach świata, w Chinach i na Bliskim Wschodzie i autor książki Pogrzebana, Życie, Śmierć i Rewolucja w Egipcie. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy, także bardzo proszę pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. Dodam, że w roli Petera Hesslera wystąpił nasz kolega Michał Żakowski, który od jutra, czyli od niedzieli 2 maja w Radiu 357 poprowadzi program Na Dachu Świata. Michałowi życzymy powodzenia. Państwa zachęcam do słuchania programu Michała, jak już posłuchacie raportu, bo czym nas więcej, tym lepiej. I to już prawie wszystko w tym pierwszomajowym wydaniu raportu o stanie świata.
W środę jak zwykle raport na dziś, w następny poniedziałek raport o książkach. Zapraszam do słuchania nas, zwłaszcza z naszej strony internetowej raportostanieświata.pl. To wszystko możliwe jest dzięki Państwu i za to nieustające wsparcie raportu, finansowe i moralne, z serca dziękuję. Przypominam, że każdy, kto ma ochotę, może dołączyć do grona patronów za pośrednictwem serwisu patronite.pl, a jeśli ktoś nie ma ochoty albo możliwości, to może nas słuchać bez żadnych zobowiązań ani ograniczeń, bo to program otwarty dla wszystkich. Agata Kasprolewicz, Krzysztof Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia, a na do widzenia Asaf Avidan, o człowieku bez imienia, o życiowym nomadzie. Train, train, it's coming again. Chicken by the back to its pain. Cut my heart, but it grew back. A heavy stone out, a paint black. Now I don't know if I can love again. I don't know if I can love again. Here I am, a man without a name. Without a name. A man without a name.